Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj dwa słowa o tragediach w naszym życiu. Zapraszam. Znam tylko kilka osób, które zdołały mi zaimponować. Wszystkie te osoby są to. Ludzie, którzy przeszli przez bardzo wielkie trudności, przez bardzo wielkie cierpienia. Są to ludzie, którzy zostali wystawieni na ogromne próby i potrafili w tych próbach zachować pewien zdrowy rozsądek, niekoniecznie spokój, ale jednak potrafili z oddaniem dźwigać krzyż, z pewnym pokojem dźwigać ten krzyż, i to sprawiło, że stali się ludźmi wielkimi. Jak to się dzieje, że w praktyce człowiek dorasta poprzez dźwiganie krzyża, jest w tym bez wątpienia coś z tajemnicy i na pewno na pewno nie zdołam tak po prostu znaleźć teraz taką stuprocentową odpowiedź, ale pamiętajmy o tym, że skoro Pan Bóg zdecydował się na to, że cierpienia z tego świata nie wykasuje po tym, jak zgrzeszyliśmy grzechem pierworodnym, po tym, jak to cierpienie weszło na ten świat poprzez naszą wolną wolę. Pan Bóg nie zdecydował się na usunięcie go z tego świata, tylko na wprowadzenie tego cierpienia i również zła moralnego, czyli grzechów, do tej harmonii tego świata. Tak jak mówiłem o tym w materiale Judasz, a Odkupienie. Mówiłem tam o tym, używając obrazu użytego przez Tolkiena w Silmarillionie, że stworzenie jest jak taka symfonia, w której gdy nawet człowiek czy inna istota rozumna próbuje za wszelką cenę wprowadzić dysharmonię, to jednak Bóg potrafi ostatecznie tą dysharmonię wkomponować w, w tą symfonię, tak że ostatecznie wychodzi z tego nowa, wspanialsza symfonia. I... Nowa wspanialsza harmonia, i to jest odpowiedź, albo powiedzmy taka część odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w życiu ludzkim potrzebne są tragedie. Bez wątpienia, jednym z elementów jest właśnie to, że tak ten świat został stworzony, że po tym grzechu pierworodnym, po tym jak wprowadziliśmy zło na ten świat naszą wolną wolą. To właśnie cierpienie, skutek naszego grzechu, taki skutek w sensie niekoniecznie, że każde cierpienie bezpośrednio ma za skutek jakiś nasz grzech. Także jest trzęsienie ziemi, to niekoniecznie dlatego, że, że akurat w tym momencie ktoś popełnił jakiś grzech, ale ostatecznie to, że cierpienie jest na tej ziemi, to jest skutek grzechu, a więc, jako skutek naszych decyzji, to cierpienie jest. I to, że ten skutek naszego zła, naszych grzechów, działa w ten sposób, że dobrze znoszony może nas doprowadzić do pewnego rozwoju, jest to bez wątpienia właśnie kluczowy element tej harmonii, w tej symfonii Bożej. Tego, że to co ta dysharmonia która została wniesiona właśnie w ten sposób między innymi zostaje między innymi w ten sposób zostaje wykorzystana że doprowadza do nowej harmonii. Bez wątpienia kluczowym aspektem tej nowej harmonii jest właśnie to tej nowej harmonii która jakby zostaje wytworzona przez Pana Boga po tym jak my wnieśliśmy do tego świata różnego rodzaju zło. Bez wątpienia jest to to, że właśnie potrafi nas to doprowadzić do pewnej nowej wielkości. Z całą pewnością nie jest to jeszcze koniec tej harmonii, no bo to, że ktoś traci bliską osobę, to go nie pocieszy, że doprowadzi go to do jakiegoś rozwoju. Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie jest to wystarczające. Ale my pamiętajmy, że widzimy tylko zrębek rzeczywistości. To znaczy, gdy staniemy przed sądem Bożym i ujrzymy całość stworzenia, ujrzymy, w jaki sposób, co zostało doprowadzone do końca, co poskutkowało czym i, i co mogłoby jeszcze się wydarzyć, gdyby nie to i to i to, w jak, jakie, przed jakimi tragediami zostaliśmy uchronieni, a jakie inne tragedie nas uchroniły przed jakimś złem albo sprawiły, że pewne dobro później z tego wyrosło. Gdy to ujrzymy, to wtedy będziemy widzieli faktycznie tą harmonię w stworzeniu. Tutaj, na chwilę obecną, widzimy tylko jej skrawki. Możemy ją rozpoznać jak najbardziej, można ją dostrzec. Bo Pan Bóg oczywiście tak stworzył ten świat, że jesteśmy w stanie rozumem go niejako rozszyfrować. Natomiast nie całkowicie nie absolutnie do końca i tym bardziej tą harmonię, która rozciąga się niejako na całe stworzenie, i w dużej mierze rozciąga się również na kwestie właśnie wieczności, zbawienia duszy i tak dalej. A więc oczywiście, że nie będziemy potrafili tego przejrzeć tak do samego. Końca. Nie oznacza to jednak, że nie potrafimy dostrzec pewnych jej elementów. I to są właśnie te elementy. Jednym z nich jest to, że właśnie poprzez dobrze zniesione cierpienie, człowiek dojrzewa, człowiek staje się silniejszy, człowiek staje się lepszy. I widzimy to dobrze w samym najważniejszym symbolu prawdziwej wiary, czyli w krzyżu. To jest myślę, że bardzo ważna refleksja, że wszystkie ludzkie twory religijne są niesatysfakcjonujące. No oczywiście, że są niesatysfakcjonujące, bo człowiek jest głodny Boga, człowiek jest głodny wieczności, człowiek jest głodny nieskończoności, dlatego wytwory naszej wyobraźni nas nie satysfakcjonują. I dlatego zupełnie nie rozumiem, w jaki sposób. Ludzkość może, mogła się i może się obracać do jakichś pogańskich bożków. Cóż ma do powiedzenia taki, taki e, wy, wy, wysmarowany, wysmarowany olejem, wyoliwkowany e, zapaśnik z ciałem atlety, jakiś Jezeus, który pręży swoje muskuły. Cóż on ma do powiedzenia dla człowieka, który staje w obliczu prawdziwego cierpienia, który staje w obliczu tragedii? Cóż ma do powiedzenia jakieś pogańskie bóstwo, które któremu składane, składani w ofierze są ludzie. Cóż mają do powiedzenia te bóstwa człowiekowi, które staje w obliczu prawdziwych problemów? Oczywiście, że one nic nie mają mu do powiedzenia. To moim zdaniem wystarczająco pokazuje, że są to po prostu twory rąk ludzkich, twory ludzkiej wyobraźni, ewentualnie twory ludzkiego rozumu albo jeszcze gorzej, twory jakiegoś ponadprzyrodzonego, pozaprzyrodzonego rozumu. Czyli dosłownie pochodzące z jakiejś demonicznej inspiracji. Nic one nie mają do powiedzenia człowiekowi, który prawdziwie cierpi. Ale czymś zupełnie innym jest krzyż? Gdy Bóg się objawia, to objawia się w sposób naprawdę. Inny niż nasze wyobrażenia. I pomimo tego, że w mitologiach mamy jakieś tam aspekty cierpienia, nawet pewnej ofiary, jakiś Prometeusz, który zostaje ukarany za coś, co zrobił dla dobra ludzkości, to jest tylko i wyłącznie swojego bardzo pesymistyczny obraz. Ten Prometeusz, który zostaje na wieczność ukarany tylko dlatego, że właśnie chciał zrobić coś dobrego dla Ludzkości. Jakby za dobro następuje kara, za próbę połączenia tego świata boskiego z ludzkim następuje jakaś straszliwa kara. Czymś zupełnie innym jest krzyż. Tutaj dopiero pojawia się ta myśl tego, że to cierpienie może mieć sens. Że skoro Bóg poprzez cierpienie odpokutował za nasze grzechy, skoro Bóg naprawił świat poprzez cierpienie, skoro Bóg sprawił, że możemy dotrzeć do naszego celu poprzez cierpienie, to Każde nasze cierpienie, każda nasza tragedia nabiera zupełnie nowego sensu. I tak jak człowiek, który prawdziwie cierpi, nic nie mógł znaleźć, w żadnego pocieszenia, żad nic po prostu nie mógł znaleźć w tych, w tych prężących muskuły greckich bożkach i w tym bardziej w tych strasznych bożkach, którym. Które żądają krwi, ani też nic nie może znaleźć w tych pesymistycznych, nienawidzących życia systemach myślowych, w, gdzieś tam z odległej. Azji, które uważają, że w ogóle najlepiej jest nie żyć i obrócić się w nicość. Paradoksalnie to jest tak samo okrutne wobec człowieka, który cierpi, bo jednocześnie pokazuje, że to Twoje cierpienie w ogóle nie ma sensu. Lepiej by było, żebyście w ogóle wszyscy nie żyli, lepiej by było, żeby w ogóle nic nie było. To mówią te systemy, systemy wschodnie gdzieś tam z dalekiej Azji, które kochają się w nicości, które kochają się w niebycie, które dążą do uwolnienia w cudzysłowie poprzez. Nicość swoją drogą to jest z punktu widzenia katolicyzmu najbardziej satanistyczna idea jaką można sobie wyobrazić, bo Bóg jest czystym aktem, czyli pełnią bytu. Co jest najdoskonalszą przeciwnością pełnego bytu? Nieistnienie. Do czego dążą w dużej mierze powiedzmy te wschodnie filozofie i religie właśnie do unicestwienia. Traktując to jako uwolnienie, uwolnienie od Boga, uwolnienie od istnienia przerażające, ale właśnie to również nie będzie w stanie pocieszyć człowieka co najwyżej skłonić go, doprowadzić Go do marazmu, bo to, to przecież w praktyce, co mu to mówi, twoje uczucia są nic nie I dobrze, że, że jest mniej istnienia na tym świecie i wy powinniście wszyscy przestać istnieć. istnieć to będzie najlepsze, tak mówią te, te systemy. I to jest przerażające. Co mówi do nas Bóg? Bóg pokazuje nam, nawet nie pokazuje nam, Bóg przychodzi, bierze krzyż na swoje ramiona i mówi, pójdź za mną. Weź swój krzyż i pójdź za mną. Jakże to jest wielka myśl? Żaden człowiek by tego tak po prostu nie wymyślił. Że Bóg może przyjść, wziąć ten krzyż właśnie w obliczu człowieka cierpiącego, w obliczu człowieka, który przeżywa tragedię. Co robi Bóg? Przychodzi na ten świat, bierze krzyż na swoje ramiona, obiczowany, cierniem ukarnowany. Pójdź za mną. Weź swój krzyż i pójdź za mną. Zrobimy rzeczy wielkie. Przez to dźwiganie krzyża. Odpokutujesz za swoje grzechy, grzechy innych. Przez to drzewo krzyża, przez dźwiganie tego krzyża, doprowadzimy duszę do zbawienia. To jest faktycznie myśl, która jest wielka. To jest myśl, która moim zdaniem no, przerasta wszystko, co się pojawiło, tak na poziomie filozofii czy religii do tej pory, i jest iście. Iście Boska. Jednocześnie nie neguje to. Z jednej strony nie neguje to prawdziwości tego cierpienia, nie bagatelizuje tego, nie sprawia, że to człowiek czuje się jeszcze źle, że jakieś tam emocje odczuwa, ale z drugiej strony pokazuje, jak dobrze je przeżywać, co z nimi zrobić. Nie uciekaj, nie udawaj, weź ten krzyż. Z oddaniem, z, ze spokojem. Oczywiście ten spokój nie oznacza braku emocji, oznacza on pewne oddanie, pewną gotowość do tego, żeby to wszystko poświęcić, żeby znieść to tak dobrze, jak będziemy potrafili. Weź ten swój krzyż i dźwigaj go. I w ten sposób katolicyzm jest po prostu jedyną religią, która ma sensowne podejście do cierpienia. W ten sposób chrześcijaństwo jest jedyną religią, która ma sensowne podejście do cierpienia. Prawdziwie, naprawdę sensowne. Nie bagatelizujące, nie sprowadzające gdzieś tam do jakichś abstraktów, nie odcinające się od niego, tylko, tylko naprawdę na nie. Odpowiadające, wykorzystujące je, właśnie doprowadzające dysharmonię do pewnej nowej harmonii, pomimo tego, że przecież nie potrafimy jeszcze przejrzeć całości tej harmonii, ale jednak, ale jednak, dzięki temu, że wiemy, że nie potrafimy też jej przejrzeć do końca, to również ma tutaj swoje kluczowe znaczenie. Bardzo polecam w tej materii również mój materiał. Osobista odpowiedź Boga na cierpienie, w którym cytowałem fragmenty książki Ojca Mateo Crowley-Boey. Przepraszam, jeśli to źle wymawiam, Jezus, król miłości. Bardzo polecam tę książkę, szczególnie tym osobom, które dotknęła, dotknęła jakaś tragedia. Jezus, król miłości. A jako. Taki zwiastun reklamę tej książki polecam. Materiał na naszym kanale Osobista odpowiedź Boga na cierpienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.